Drodzy narzeczeni Dominiko, Arturze, drodzy rodzice i wszyscy zaproszeni goście na dzisiejszą uroczystość. Przepięknym jest kwitnące drzewo magnolii. W maju, często już w kwietniu, zanim jeszcze wypuści liście, całe drzewo pokrywa się przepięknym kwiatem, które zdaje się być jednym olbrzymim, śnieżno-białym bukietem, od którego trudno wprost oczu oderwać. Ale wystarczy jeden mały przymrozek, by natychmiast cały kwiat zmarniał i opadł. Takim właśnie kwiatem magnolii jesteście dzisiaj wy, młodzi, stojący przed ołtarzem, przed Bogiem. Wasze serca pełne wiary i miłości. Wasze serca przyozdobione szatą łaski uświęcającej przez ostatnią spowiedź, ale także wasze ciała spowite w piękne szaty. Chcielibyśmy te chwile zatrzymać na zawsze. No pozostaną na zdjęciach, pozostaną na filmie. Przyjdą jednak przymrozki. Przyjdą wichury, burze, przyjdą nawałnice, deszcze i ulewy i będą chciały wypłukać z waszych serc prawdziwą miłość, splamić wasze szaty, zburzyć wasz dom, wasze piękno. Tak jak słyszeliśmy w Ewangelii, Jezus mówił, żeby dom swój budować na mocnym fundamencie, na mocnej skalę. No, wiemy wszyscy, że dom się buduje na mocnym fundamencie, bo nikt z nas nie zbuduje na piasku. Bo kiedy przyjdą nawałnice, przyjdą burze, deszcze, potoki, wichry, to ten dom się nie ostoi. Ten dom bardzo szybko się zawali. Gdy jest mocny fundament, to dom będzie trwał. Dom oprze się wszelkim burzom, wszelkim wichrom. Co jest mocnym takim fundamentem? Dla nas ludzi wierzących jest Jezus Chrystus. Trzeba z Nim budować dom. Trzeba na Nim oprzeć swoje życie. Wy dzisiaj rozpoczynając wspólne życie, zabierzcie Jezusa ze sobą do swojego domu. Zawsze proście Go o wsparcie, bo przyjdą różne chwile. Jest dobrze, czasami jest źle, czasami przychodzą kłótnie. Najważniejsze jest, by ze sobą rozmawiać, wyjaśniać, by poprzez te rozmowy okrzepnąć w wierze, okrzepnąć w miłości. I to was będzie coraz bardziej scalać, coraz bardziej zbliżać. Bo macie być dla siebie, macie być ze sobą. Ktokolwiek wejdzie między was, to będzie tylko burzy. A wy, jeżeli będziecie rozmawiać ze sobą, będziecie sobie wszystkie problemy, zapatrywania wyjaśniać, odkrywać, wtedy będziecie się rozumieć. Wtedy zawsze będziecie ze sobą. Powiadał mi kiedyś mój przyjaciel, jak wracał samolotem z Ziemi Świętej i kiedy przylecieli, mieli przesiadkę w Wiedniu, akurat trafili na burzę. No, samolot musiał krążyć wokół lotniska, nie mógł wylądować ze względu na takie zjawiska atmosferyczne. W pewnym momencie wpadli w turbulencję, no, zaczął się dramat. Ludzie zaczęli jedni płakać, drudzy krzyczeć, inni się modlić. I ten mój przyjaciel mówi, i patrzyłem na stewardessy. Spokój, opanowanie, żadnej reakcji. I tak myślałem sobie, jakie muszą mieć doświadczenie, oprócz tego, że ich uczą tego, ale jakie doświadczenie, że w takich nawet przypadkach niebezpiecznych, nie zachowują się
dziwnie. I właśnie w małżeństwie trzeba okrzepnąć, trzeba doświadczyć różnych sytuacji, żeby przebaczać sobie, być ze sobą, darować sobie winy, ciągle ze sobą rozmawiać. I życzę wam dzisiaj, aby Jezus Chrystus był z wami. Byście zaprosili Matkę Najświętszą do swojego domu. Ona pod płaszczem swoim otacza opieką tych, którzy go proszą. Nasza Matka Częstochowska, nasza patronka, Królowa Polski. Proście ją o błogosławieństwo. Nie tylko dzisiaj, na początku waszej drogi życiowej, waszego małżeństwa, ale zawsze przychodźcie i proście ją, aby was wspierała, za was się wstawiała do Boga, wypraszała wam wszelkie łaski i błogosławieństwo. Amen.